ramach tych prac modernizacji, rozbudowy, co powstanie? Jakie sale, jakie pracownie, co na zewnątrz? Otoczenie muzeum w ciągu 15 lat jego funkcjonowania się całkowicie zmieniło. Zmieniła się ilość ludzi, którzy odwiedzają nasze muzeum, bo w tej chwili co roku odwiedza muzeum oraz wszystkie rzeczy, które muzeum przygotowuje, ponad 700 tysięcy ludzi, ale też zmieniło się całkowicie otoczenie. Jak zaczynaliśmy, to były dookoła nas ruiny, takie jak dawny zakład Róży Luksemburg, były zakłady, małe zakłady przemysłowe. Dziś stoją wieżowce, dziś jest to jedna z tętniących życiem dzielnic, których rozwój widać szczególnie. I musieliśmy zareagować na zmianę, która zachodzi wokół nas. Do Muzeum Powstania Warszawskiego przyjeżdża kilka tysięcy autokarów rocznie. Muzeum skomunikowane jest ze światem przez malutką ulicę Przyokopową i postanowiliśmy odwrócić muzeum i postawić je przed przodem do ulicy Towarowej. Chcemy, żeby tam ludzie, którzy wyjdą z metra, ludzie, którzy przyjadą autokarami, mogli wejść do muzeum. Muzeum nie jest przygotowane dla ludzi, nie ma strefy wejściowej, nie ma dobrej kontroli bezpieczeństwa. Muzeum powstawało w ogóle w innych czasach, kiedy tego typu placówki były placówkami całkowicie otwartymi. Nikt nie myślał o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania placówek publicznych. Dziś wiemy, że musząc dbać o bezpieczeństwo zwiedzających, musimy podnieść zabezpieczenie. Więc komunikacyjne, organizacyjne względy bezpieczeństwa spowodowały, że zdecydowaliśmy się na rozbudowę. Konkurs organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Miasta Stołeczne Warszawa i warszawski SARP przyniósł rozwiązanie. Pracę, która z jednej strony ma wszystkie zalety, o których mówiłem wcześniej, komunikuje muzeum z przelotową arterią, zawiera miejsce, w których będą zatrzymywały się autokary i wypuszczały ludzi, którzy przyjadą na wycieczki, w większości dzieci, ale w środku będzie miała miejsce, w którym ci, którzy przyjadą, będą mogli odpocząć, będą mogli coś zjeść, będą mogli przygotować się do zwiedzania, przejść kontrolę bezpieczeństwa. Ta praca również zawiera estetycznie, nawiązuje do tego, czym było do tej pory Muzeum Powstania Warszawskiego oraz letni pawilon Pokój na Lato, który stał między muzeum co roku a ulicą Towarową. Stąd użycie jako jednej z dominant estetycznych drewna oraz zieleni. Muzeum jest całe pokryte zielenią. Na tym rozbudowywanym fragmencie będzie powstanie swoisty park, po którym będzie można również chodzić. Chcieliśmy skomunikować muzeum dobrze z metrem, z przystankami tramwajowymi, autobusowymi i to się w tym projekcie udało. Dyrektorze, chciałem dopytać, jak dużo to logistycznie i finansowo operacją? No, krótko mówiąc, jak długo może potrwać proces reorganizacji Muzeum Powstania Warszawskiego i ile będzie kosztował? Staraliśmy się tak przygotować materiały konkursowe, żeby projekt, który wygra, nie dezorganizował pracy muzeum, jego przygotowanie, jego budowa. Komunikacja między nowym budynkiem a istniejącym budynkiem będzie się odbywała podziemny, ale na końcu będzie wyjście schodami, także będziemy wchodzić do muzeum dokładnie tym samym wejściem, które jest teraz, no ale już będzie to się wchodziło po zdjęciu ubrań wierzchni w szatni, po przejściu kontroli pirotechnicznej, być może po zjedzeniu czegoś ciepłego, jeżeli wycieczka przyjedzie dużo wcześniej. Chcieliśmy projektu, który umożliwi nam dość szybką rozbudowę, etapową. Mamy zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie pieniądze na dokumentację techniczną i dopiero kiedy przygotujemy dokumentację techniczną i kosztorys, będziemy mogli precyzyjnie powiedzieć, ile to muzeum będzie i ta rozbudowa będzie kosztowała. Dziś wiemy, że to będzie prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów złotych, ale ile dokładnie będziemy wiedzieli po podpisaniu umowy z głównym projektantem oraz po przygotowaniu szczegółowego kosztorysu. Panie dyrektorze, a część podziemna, bo duża część tego projektu zakłada zejście pod ziemię. Dla sądu konkursowego była to jedna z ważnych przesłanek, że budynek powstający, nowy budynek, nie zasłoni starego budynku zabytkowego. Większość funkcji, którą ma ten budynek, będzie w pomieszczeniach pod ziemią. Dzięki temu będzie z daleka widać cały układ architektoniczny tej bardzo cennej, jednym z ostatnich budynków XIX-wiecznej architektury ceglanej, gdyż takich budynków w Warszawie nie ma wiele. Oprócz tego jest jeszcze właściwie jeden budynek, w którym znajduje się PGNiG. Na powierzchni to będzie taki przeszklony, długi pawilon.
Na powierzchni to przeszklony długi pawilon z funkcjami, tam będzie odpoczynek, tam będzie można coś zjeść, tam będzie kawiarnia. Estetycznie to jest szkło, drewno i zieleń. Tak chcieliśmy, żeby to nawiązywało do współczesnej Warszawy, żeby ten nowy budynek korespondował z tym, co dzieje się wokół, w otoczeniu muzeum. Natomiast zieleń dlatego, że jest to jedyny zielony kawałek w promieniu kilkuset metrów. I cieszymy się, że tam będzie można prowadzić dalej letnią kawiarnię, dlatego że warszawiacy, którzy pracują w sąsiednich wieżowcach, bardzo lubią przyjść do miejsca, gdzie jest zielono. To będzie taki zielony taras. To będzie rodzaj zielonego tarasu, ale będącego równocześnie samodzielnym ogrodem. Panie, rewolucja, ewolucja, jak rozumiem, w działaniu codziennym muzeum. Chcemy, żeby to był rozwój przez ewolucję. Nie chcemy zmian rewolucyjnych. Jedynym trudnym momentem, który nas czeka, to moment podłączenia tej nowej, już w czasie budowy, tej nowej inwestycji do istniejącego budynku, ale mam nadzieję, że nie zatrzyma to funkcjonowania muzeum. Jest to tak przygotowane, aby muzeum właściwie mogło jak najdłużej funkcjonować ciągle. Jedynym problemem w tej części Warszawy są oczywiście parkingi, dlatego zachęcamy wszystkich do korzystania z komunikacji miejskiej oraz tego, żeby tak jak to jest w takich miejscach jak Stare Miasto, żeby autokary wysadzały wycieczki i odjeżdżały na wskazane miejsca parkingowe oraz po tych 2 czy 3 godzinach wracały po te wycieczki. W takim miejscu jak Przemysłowa Wola, jak ten finansowy, jak to finansowe centrum, nie ma miejsca na parkingi na kilkaset samochodów. Niestety. W tej chwili wymogi komunikacyjne zmuszają nas do przygotowania placówki, która będzie oparta o komunikację miejską, komunikację masową, stąd otwarcie się na metro, na tramwaj, na autobus oraz tą budowa tego tymczasowego, krótkoterminowego parkingu dla autokarów, na którym będą wycieczki wysadzane, a autokar będzie odjeżdżał we wskazane miejsce i później wracał. Tak się dzieje zresztą w wielu warszawskich placówkach, które znajdują się w ruchliwych miejscach. Czy ta przebudowa pozwoli na stworzenie też nowej przestrzeni ekspozycyjnej? Nie, ta rozbudowa muzeum w sensie ekspozycyjnym zostanie to takie samo. Mamy nadzieję tylko na przestrzeń na wystawy czasowe. Natomiast w tej przestrzeni będą się odbywać zajęcia edukacyjne. Powstanie na ponad 300 osób przestrzeń do działań artystycznych, multimedialnych. Do tej pory nasza sala miała 88 osób, także cieszymy się, że będziemy mieli salę na 300 osób. Jak mówię, przestrzeń ma również, tam będzie przestrzeń magazynowa, poszczególne przestrzenie biurowe. Natomiast rozwijamy tą działalność, która do tej pory w tym zabytkowym budynku nie mogła być realizowana. My w tej chwili mamy 2 sale edukacyjne. Mamy nadzieję, że i na cały rok zajęcia są rozchwytywane w ciągu niecałej godziny. Więc mamy nadzieję, że będziemy mogli robić na przykład więcej zajęć edukacyjnych i więcej działalności wielofunkcyjnej, właśnie pokazów filmów, promocji, koncertów w tej nowej sali, która jest salą dużo większą niż ta, którą mamy dotychczas. Bicie pierwszej łopaty? Kiedy? Początek? Przyszły rok. Znaczy mam nadzieję, że szybko pójdą nam negocjacje ze zwycięzcą i przyszły rok to czas, który mamy na przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej oraz przygotowanie kosztorysów. Także mamy pieniądze na tą dokumentację, natomiast ile ten projekt będzie kosztował, dowiemy się po przygotowaniu kosztorysu, szczegółowego kosztorysu i wtedy będziemy też walczyć o budżet. Mamy obietnicę z Miasta Stołecznego Warszawy, że ten budżet zostanie przez Miasto Stołeczne Warszawa, naszego organizatora, zostanie muzeum przekazany. Dlatego najwcześniejsze prace związane z budową mogą się odbyć za 2 lata, jeżeli będziemy mieli we wszystkim szczęście i przetargi potoczą się szybko.